Gottes einen Bericht geben über das Werk des Herrn und das Gebetene. Chciałem krótce powiedzieć coś o dziele pańskim w Filipinach. Filipiny, die bestehen aus mehr als 700 Inseln. Państwo Filipiny składa się z ponad 700 wysp. Aber es ist das einzige christliche Land in diesem östlichen Asien. Ale jest to jedyny chrześcijański kraj w tej Azji Wschodniej. Wydominiert von der katholischen Kirche natürlich. Dominacja jest tam oczywiście Kościół katolicki. Und die Sprache ist Englisch und Tagalog. I językiem urzędowym jest angielski i Tagalog. Gibt etwa 100, knapp über 100 Millionen Einwohner. Kraj ten zamieszkuje ponad 100 milionów mieszkańców. Und etwa 2/3 davon leben unter der Armutsgrenze. I ponad 2/3 z nich żyje poniżej progu ubóstwa. Ich bin kein Experte für Philippinen. Nie jestem ekspertem, jeśli się, co się tyczy Filipin. Trzy razy odwiedziłem ten kraj. W latach 2014, 2015 i 2016. Pierwsza wizyta była z naszym bratem Jean-Claude Moana, który już tam był 6-krotnie. W tym roku nie mógł tam pojechać. Zapytałem brata z Melbourne, czy pojechałby tam ze mną. I moja żona Alice pierwszy raz tam ze mną też była w tym roku. W jaki sposób powstało tam dzieło pana? In 1976 gab es ein Zusammenschluss zwischen zwei Gruppen von Brüdern. W 1976 roku było takie postanowienie dwóch grup wierzących. Hauptsächlich in Amerika und England. Połączenie tych dwóch grup. Und da kam auch ein Bruder in unserer Gemeinschaft, der hieß Ed Best. I jeden z brat też przystąpił do społeczności, który się nazywał Ed Best. I on mieszkał na Alasce i tam był ewangelistą. Przez jego służbę Gary Knox uwierzył. I on został też pouczony przez tego brata, co się tyczy spraw wspólnego zgromadzania. Ten brat Gary Knox był bardzo, miał wielkie sukcesy na polu budowlanym. Bardzo dobrze też zarabiał na Alasce. Seine Frau war von den Philippinen. Seine Frau war von den Philippinen. Jego żona była, pochodziła z Filipin. Und dann in den Anfang 80er Jahren hatten sie auf dem Herzen, in die Philippinen zu ziehen. I na początku lat 80. Mieli to na sercu, by przeprowadzić się na Filipiny. Sie kamen nach San Pablo City. Dotarli do miasta San Pablo City. Und er predigte das Evangelium. I pierwsze co, to zaczął głosić Ewangelię. Und viele haben sich bekehrt. Wielu ludzi nawróciło się. 1985 baute er sogar eine christliche Schule. W 1985 roku on wybudował chrześcijańską szkołę tam. Er kannte sich ja aus in Baugewerbe. Ponieważ był ekspertem w dziedzinach budownictwa. Aber er sah auch das Bedürfnis, dass die Kinder in eine christliche Schule gehen. Ale też widział tą potrzebę, że dzieci mogą chodzić do szkoły chrześcijańskiej. I to też stworzyło możliwość dla wierzących, że mogli uczyć w szkole chrześcijańskiej.
Personen habe ich viele angetroffen, die mir sagten, ich bin durch Kerimox zum Herrn gekommen. I w trakcie moich odwiedzin spotkałem bardzo wielu, którzy powiedzieli mi, że ja uwierzyłem dzięki służbie brata Gerinoxa. Ale stało się coś nagle. W ciągu jednej nocy ten brat opuścił ten kraj. Niemand weiß heute, wo er ist. I dziś, po dziś dzień nikt nie wie, gdzie on się znajduje. My też nie znamy powodu, dlaczego tak się stało, dlaczego on tą pracę nagle porzucił. Są różne domysły, ale nie chcę o tym mówić. Aber das Werk war ein Werk des Herrn. Ale to dzieło było dziełem Pana. Und das besteht heute noch. I trwa po dziś dzień. Der Herr hat dafür gesorgt, dass Brüder aus Neuseeland und Australien diese Gläubigen besucht haben. Pan zadbał o to, że wierzący z Nowej Zelandii, z Australii zaczęli odwiedzać tamtejszych wierzących. Aber ihr kennt die traurige Entwicklung auch unter uns. Ale znacie też ten smutny rozwój wypadków wśród nas. I to też miało miejsce w Nowej Zelandii. I bracia z Nowej Zelandii, którzy odwiedzali Filipiny, nie są dzisiaj z nami w społeczności. Wybrali tą otwartą drogę. Es ist interessant, dass diese kleine Versammlung in San Pablo City. I ciekawym jest to, że to małe zgromadzenie w San Pablo. Die wurde plötzlich konfrontiert mit dieser Situation. Zostało nagle skonfrontowane z tą sytuacją. Und da gab es Gläubige, die sagten, und wir wollen mit Melbourne bleiben. I byli tam wierzący, którzy powiedzieli. My chcemy zostać w społeczności z wierzącymi z Melbourne. Oni niewiele rozumieli z prawdy, co się tyczy prawdy. Albo lepiej mówiąc, z tej nowej nauki niewiele rozumieli. Ale stwierdzili, że to nie odpowiada Słowu Bożemu. Ale ci bracia, którzy nas odwiedzali z Melbourne, oni nam głosili prawdę. I nastąpiło rozłączenie. I ci bracia, którzy z nami idą wspólną drogą, oni pozostali w tym lokalu. Und die anderen, die versammeln sich jetzt im Haus von Gerinox, das natürlich leer stand. A pozostała część wierzących zgromadza się teraz w domu tego brata Gerinoxa, który został pusty. Darum habe ich auch den Greg Quayle ermuntert mitzukommen. I z tego też względu zachęcałem tego brata z Melbourne, by ze mną tam pojechał. Wusste nicht einmal, dass sie sich wegen Melbourne für den Weg entschieden hatte. No, on nie był tego świadomy, że ci bracia właśnie w związku z tymi wcześniejszymi odwiedzinami z Melbourne zdecydowali pozostać na tej drodze. Heute sind etwa 20 Personen in Gemeinschaft, die am Brotbrechen teilnehmen. Dzisiaj jest mniej więcej 20 osób, które łamią, są w społeczności przy łamaniu chleba. Einmal pro Jahr organisieren sie ein sogenanntes Family Camp. I raz w roku organizują takie rodzinne spotkanie. I na to spotkanie przybywa 100 do 120 osób. Wielu z nich są to młode osoby. Es ist ein wunderbares Zusammentreffen auch. I jest to wspaniałe, cudowne spotkanie, na którym jest głoszona Ewangelia. Die Schule
besteht heute noch. Ta szkoła istnieje po dziś dzień. Mittlerweile 30 Jahre alt. W międzyczasie ma 30 lat. Sie wurde sogar erweitert. Neben der Primarschule noch eine Sekundarschule angehängt. Jej działalność czy obszar został powiększony, czyli tak jakby podstawówka i gimnazjum. Aber niemand von der Versammlung hatte wirklich die Fähigkeit, eine solche Schule zu führen. Ale nikt z zgromadzenia nie ma zdolności, by właśnie tą szkołę prowadzić. Und so gab es viel Streit und Schwierigkeiten unter den Geschwistern. A nawet jest wiele trudności i kłopotów i kłótni wśród wierzących. I nawet niestety trzeba to stwierdzić, że ta szkoła niestety nie jest błogosławieństwem tego miejsca, dla miejscowego zgromadzenia. Chciałbym jeszcze kilka słów o tym nowym miejscu Pinangonan. Das ist eine Gruppe von Gläubigen, etwa 3 Stunden entfernt von San Pablo. Jest to tam grupa wierzących, która jest to miejsca, ta miejscowość jest oddalona około 3 godzin od San Pablo. 20 bis 30 dieser Geschwister kommen auch ins Family Camp. I 20 do 30 z tych wierzących corocznie jest na tym spotkaniu rodzinnym. In 2014 kamen ein paar Brüder zu uns. W 2014 roku kilkoro z braci przyszło do nas. Mit dem Wunsch, wir möchten auch das Brot brechen. I mieli to życzenie, my też chcemy rozpocząć łamanie chleba. Ich habe mich mit einem dieser Brüder unterhalten. I rozmawiałem z jednym z tych braci. Czy jesteś nawrócony? Kiedy zostałeś ochrzczony? Powiedział, jeszcze nie byłem ochrzczony. On jest prawdziwie nawróconym dzieckiem Bożym. I powiedziałem, zobacz, w poniedziałek będzie chrzest, będzie organizowany chrzest młodych wierzących. Jest to okazja, by się ochrzcić. Odpowiedział mi, no może za rok albo za dwa to się wtedy ochrzczę. Ja do niego powiedziałem, no ale chcesz zacząć łamanie chleba. A więc z tego chciałbym wam przekazać, że logika tych wierzących nie jest taka, że my ją jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale ten brat powiedział, że on to przemyśli jeszcze przed Panem. I w poniedziałek się okazało, był pierwszym, który chciał się ochrzcić i został ochrzczony. I w poniedziałek, gdy wyszedł z tej wody, to naprawdę promieniał. W 2015 roku po raz pierwszy mogliśmy tą grupę odwiedzić. I jedna z rodzin powiedziała, że myśmy wybudowali pewien lokal. Bo do tej pory zbierali się w jakimś domu. I mieli kawałek działki. I to wszystko są naprawdę biedni wierzący. I na tym kawałku działki, który posiadali, wybudowali lokal mały. Wielkość tej działki była 10 metrów na 4 i stwierdzili, że będą się zgromadzali na neutralnym miejscu. In 2016 haben Greg Weil und ich auf dem Herzen gehabt, über das lokale, über den lokalen Aspekt der Versammlung zu reden.
I w tym roku ja z tym bratem mieliśmy na sercu, by porozmawiać z nimi na temat tego lokalnego aspektu zgromadzania się. Mieliśmy 10 wykładów na ten temat. I mieliśmy jeszcze jedne odwiedziny w tej miejscowości Binangonan. I wspomnieliśmy im to, by nie zaczynali któregoś dnia tak po prostu, by zaczęli łamać chleb. Ale zróbcie to w połączeniu i w zrozumieniu z wierzącymi z San Pablo. I jeszcze jedną rzecz mają na uwadze. Nie byli pewni tego, jak to ma przebiegać, ta godzina łamania chleba, te godziny modlitewne. Potrzebowali pomocy, by ktoś ich odwiedzał. Jaka była nasza odpowiedź? I powiedzieliśmy im, zbieracie się razem do Pana. Pan jest wśród was. I Duch Święty też jest wśród was. I On będzie was prowadził. A więc nie musicie podpierać się odwiedzinami, ale miejcie zaufanie do Pana. I też im daliśmy wskazówkę, że jeśli chodzi o tą godzinę na łamanie chleba, jest dobrym, by mieć śpiewnik zabierający pieśni duchowe, a nie obojętnie jakieś inne pieśni. I zapytali nas, masz na myśli ten czarny śpiewnik? Powiedzieliśmy tak, dokładnie, ponieważ te pieśni są zgodne ze Słowem Bożym. A oni mieli pełną półkę tego czarnego śpiewnika. I jeszcze to będziemy też rozważać, chodzi o tą prostotę serca. I tą radę im daliśmy, by właśnie w tej prostocie serca się zgromadzać. I w kwietniu jakby opuściliśmy ich. I dostaliśmy wiadomość, że 3 lipca po raz pierwszy w tej miejscowości bracia łamali chleb, oczywiście w pełnej zależności i w połączeniu z bieżącymi z San Pablo. A więc teraz są tam 2 świadectwa zgromadzenia. Jeszcze kilka specjalnych takich przedmiotów do modlitwy. Haben Sie Bibel? Oh, nie, dla mnie. Więc mają śpiewniki w języku angielskim, Biblię też w angielskim, ale mają też Biblię w swoim ojczystym języku. Młodzi dość dobrze posługują się językiem angielskim, natomiast dla starszych konieczne jest tłumaczenie. I kilka przykładów. In einer Familie habe ich gesehen, er ist arbeitslos. W jednej rodzinie mąż jest bezrobotny,
żona jest nauczycielką i ona zarabia na utrzymaniu. Ale w domu on jest głową. W zgromadzeniu ona milczy, a on wypełnia tą służbę. I to nie są proste sytuacje. I ta żona też to dobrze zrozumiała. I był też młode małżeństwo. I mieliśmy wiele radości z tego młodego męża przy pierwszej naszych odwiedzinach. A gdy odwiedziliśmy po raz drugi, to jego nie było. Zapytałem, co się z nim stało. Dostałem informację, że pracuje w Kuwejcie czy Dubaju. W związku z tą wielką biedą, jaka panuje na Filipinach i też przeludnienia, wielu opuszcza swoje miejsca zamieszkania i udają się na Bliski Wschód. To nie jest dobry rozwój. Jest to niebezpieczeństwo dla męża, który się tam znajduje. I niebezpieczeństwo dla żony, która została w domu. On tam nie udaje się na kilka dni, czy nawet tygodni, ale na lata. W San Pablo jest czterech braci, którzy są czynni w służbie. Jeden z nich cierpi na chorobę nerek i musi być regularnie dializowany. I to kosztuje tam naprawdę duże pieniądze i też mają z tego powodu wielkie trudności. I jedno małżeństwo Binangonan ma też syna, który ma też problemy z nerkami. On też musi być dializowany. I wiecie, co jego ojciec uczynił? Jest rybakiem. Sprzedał swój kuter rybacki, by mógł pomóc swojemu synowi. I jeszcze kilka słów do siostry Dorothy Gardner. Jest to siostra z Bahamów. Mniej więcej w wieku 60 lat. I ona służy dla Pana na Filipinach od 25-6 lat. Jest to bardzo inteligentna kobieta. Ma nie tylko wykształcenie średnie i wyższe, ale jest też, ma tytuł naukowy doktora nauk. Pan ją posłał na Filipiny. I cóż ona tam czyni, robi? Rozdaje traktaty. Nie potrafię określić, jak wiele tysięcy, czy dziesiątek, czy setek tysięcy traktatów, ile ona rozdała. Albo jakieś bardzo proste pisma, które ludziom nie potrafiącym pisać, czytać, mogą przybliżyć Ewangelię. Ja często się dziwiłem, dlaczego
ona z takim, po co potrzebowała takie wykształcenie, żeby rozdawać traktaty, to jest przecież sprzeczność tego rodzaju. Ale ta siostra ma tą umiejętność komunikacji ze wszystkimi możliwymi grupami ludzi. I bardzo łatwo i wiele kontaktów nawiązuje i ma. I myślę, że powinniśmy szczególnie za nią się modlić. Po pierwsze, by ona była zachowana jako siostra. Ale po drugie, by ona mogła pozostać na tej drodze. Ponieważ ona też ma kontakt z tak wielu innymi wierzącymi. Ona też podróżuje na te wiele wysp różnych, gdzie rozdaje traktaty. Ale też jest to niebezpieczeństwo dla niej, że te złe wpływy mogą mieć na nią jakieś oddziaływanie. Ale przez te wszystkie lata, co sobotę, ona organizowała taką godzinę dla sióstr. I nawet jeśli nie mogła być obecna w tą sobotę, to zawsze przygotowywała taki plan studiowania dla tych uczestników tego spotkania. I dzięki tej służbie mam czasem takie wrażenie, że siostry są lepiej pouczone w prawdzie niż bracia. Jest to kraj, który jest otwarty na Ewangelię. Jest bardzo wiele młodych ludzi tam. I można ich bardzo łatwo zagadać czy osiągnąć. I na koniec miejsce z Mateusza 9 rozdział chciałbym przeczytać. Aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Mateusz 9, od 36 wiersza. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ja jestem też często poruszony, gdy widzę tą sytuację na Filipinach, tą słabość, te potrzeby. Der Herr hat seine Hand darüber gehalten, dass diese kleine Flamme nie ausgegangen ist. Pan trzymał swoją rękę nad tym, że ten malutki płomyk nie zgasł, nie wygasł. Darum möchte ich ermuntern, dafür zu beten, dass der Herr der Ernte arbeitet. I dlatego chcę was też zachęcić do tego, by Pan na te żniwa wysyłał robotników. Być może i na Filipinach.